Serdecznie Państwu dziękujemy, że jesteście w tej chwili z nami, zamiast biegać po sklepach. Ale chwila odpoczynku na pewno dobrze Wam zrobi. Proszę Państwa, przyczynkiem do dzisiejszego spotkania jest wernisaż. Wernisaż taki może nietypowy, bo wernisaż kalendarza wydanego przez Nowiny Gliwickie i Centrum Handlowe Europa Centralna. Oddaję głos Pani Kasi, bo ona wszystko wie. Raz jeszcze witam Państwa w imieniu swoim własnym i wszystkich pracowników naszego centrum. Jest mi bardzo miło, że udało nam się sfinalizować to ambitne przedsięwzięcie artystyczne. Dzięki bardzo efektywnej i wszechstronnej praktycznej współpracy z Panią Małgosią i z Panią Michałem, za to bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Państwu również się ten kalendarz podoba tak jak nam. Będziecie go chętnie kupować, będziecie go również darować swoim bliskim na święta. Dobry wieczór Państwu, Małgorzata Lichecka, Nowiny Gliwickie. Myśmy to Państwu zrobili właśnie taką niespodziankę dzisiaj z kalendarzem. Po pierwsze chciałabym przedstawić jeszcze właściwie po drugie, po trzecie, po czwarte Michała Buksę, który jest autorem zdjęć do tego kalendarza. Jak również autorem fotografii, które Państwo mogą tutaj oglądać i kupować, bo one też są na sprzedaż te fotografie. Myśmy ten kalendarz zrobili w pocie czoła, można powiedzieć. Pracowaliśmy nad nim kilka miesięcy. Była to nasza taka praca zbieracza i detektywistyczna, bo chodziliśmy po mieście i szukaliśmy takich miejsc i takich ujęć, które by Państwa tutaj dzisiaj zaskoczyły. Mam nadzieję, że tych kilka zaskoczeń będzie. Tajemnicą tego kalendarza jest opowieść o mieście, nasza własna, z serca płynąca i redakcji, i Europy Centralnej. I do tej opowieści dzisiaj wspólnie z paniami i z Michałem Państwa serdecznie zapraszamy. Jeszcze raz chciałam bardzo serdecznie podziękować Europie Centralnej za wsparcie i za wszystko. Pani Katarzyna Lenartowicz, brawa wielkie, należą się. Mojej kochanej szefowej i całej redakcji za wsparcie w trakcie tego trudnego projektu. Naszym partnerom restauracji Bimen, brawa dla Państwa, którzy się teraz sprzątają. Za gościnę, za catering, a także centrum, Gliwickiemu Centrum Organizacji Pozarządowych za wypożyczenie sprzętu, na którym stoją zdjęcia Pani Lili Hadów w szczególności. Od jutra będzie można kupować kalendarz w trzech miejscach. W redakcji Nowin Gliwickich, ulica Zwycięstwa 3, księgarnia Świat Książki Zwycięstwa 51 i Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej Dolnych Wałów 3. Tam są punkty, gdzie można ten kalendarz kupować. Jeszcze raz dziękuję Państwu. A ja Państwu życzę miłego, bardzo miłego wieczoru. No nie jest to kalendarz Pirelli, ale prawie tak dobry, a może i lepszy, bo jesteśmy tu i teraz, przecież w końcu stąd. To jest nasze miasto, które oglądamy codziennie swoimi, chodząc po nim, oglądamy, a to są takie szczegóły, których pewnie nie widzieliście nigdy.